Albo pospiesz się. To wasza kuzynka Alba. Projekt audycji porannej gotowy. Przykro mi, ale już go nie przejrzę. Co się stało? Postawiono przede mną cele nie do zrealizowania. Za nas. Nalać ci jeszcze? Nie wierzę. Wszystko w porządku, tatku? Tam była kiedyś chata. Ulubione miejsce Chloe, Justine i moje. Paliliśmy ogniska. Kiedyś było wolno. Muszę się z nimi spotykać? Chcą cię poznać. Nie mam ochoty. Marzę, by stąd wyjechać. Są chyba gorsze miejsca, prawda? Nie przekonasz mnie. Nie mamy wyboru, ukrywamy się. Mogliśmy jechać do Paryża albo do Londynu. Tylko tutaj mamy rodzinę i przyjaciół. To pierwsze miejsce, w którym będą nas szukać. Ale tu mogę nas ochronić. Nikt nie może nas ochronić. Ścieżki życia. Nad projektem audycji porannej pracowałam tygodniami. Dyrektorka obiecała, że jeśli program jej się spodoba, to wejdzie na antenę. A teraz odeszła. Jej następca go zaakceptuje. Paryż chce do nas wysłać tę idiotkę Kersanti. To będzie lepsze czy sok? To tylko Jan z córką. Nie panikuj. Nie ekscytuje cię to, że poznamy Albę? Ja i dzieci... Może zobaczymy kopię tej, która przyczyniła się do wyjazdu Jana. Bzdura. Gdyby matka Alby nie zaszła w ciążę, Jan nie wyjechałby do Argentyny. A my dalej, jak dwie kretynki, czekałybyśmy, aż wybierze którąś z nas. Wyniszczone i pomarszczone. Każda z nas miałaby spasionego kota o imieniu Jan. Jeśli dyrektorką zostanie Kersanti, nie wiem, czy nie zabiorą mi obecnego programu. Poderwała się jej faceta. Może nie być obiektywna. Są. Dzień dobry, jestem Chloe. A ja Justine. Jaka ładna dziewczyna. Mogę cię uściskać? Chodźcie. Albie podoba się we Francji? Chyba tak. Nie woli wyjeżdżać z kolegami? Każdy nastolatek jest inny. Uważasz, że twoja córeczka jest najwspanialsza i inna od rówieśników? Dobrze zrozumiałaś. Widziałaś już ojca w różu? Słucham. Nosił koszulę z różowego jedwabiu.
Mam mnóstwo nagrań z okresu, gdy miał 20 lat. I już mnie ogarnia nostalgia. Idziemy, trzeba zrobić zakupy. Już? Spotkamy się jeszcze. Nie mieliśmy czasu pogadać. Przyjdźcie dziś na kolację. Obejrzymy stare nagrania. Widać na nich moją mamę? Na jednym. Na większości naszą trójkę. Chcę przyjść. Jesteśmy umówieni. Co za niezależność. Z przyjemnością je sobie przypomnisz. Nie sądzę. Jeśli obejrzycie je beze mnie, umrę z zazdrości. Do zobaczenia. Co ciekawego widziałaś? Poszliśmy się spotkać z przyjaciółkami ojca. Masz ochotę wpaść wieczorem do Cargo? Gdzie? To bar na plaży, który prowadzę z bratem. Duże białe sofy, wyluzowani klienci. Dziś jest koncert reggae. O której? Przyjęłaś zaproszenie Justine. Mam to gdzieś. Tak naprawdę zaprosiły ciebie. Nas. Jesteś za młoda, żeby spędzać wieczory w Cargo. Możesz być spokojny, będę na nią uważał. Mam wakacje. Chyba mogę się zabawić. Dobrze, ale zadzwonisz do Justine i powiesz, dlaczego przyjdę sam. Dobrze. Próbuje mnie wychowywać. Co? Nic. Do łóżka, skarbie. Miłej siesty, kochanie. Buziaki. Położyłaś syna w 12 minut. Brawo. A co? Zwykle zabiera ci to 20. To chyba wpływ Jana. Gael był zmęczony. Nie ma to z Janem nic wspólnego. Widzieliście się po południu i jeszcze zaprosiłaś go na kolację. To dla mnie przyjemność. Alba jest urocza. Uważam, że to rozpuszczona panna. Chcę, żeby Jan poznał się z Simonem. Juju z krainy troskliwych misiów. Wkurzasz mnie. To szczęśliwa kraina, w której nastolatki interesują się dorosłymi, a faceci marzą, by poznać byłych kochanków swoich żon. Jan i Alba przyjechali tylko na 2 miesiące. To nie tak długo. Hello. Cześć. Nie ma Alby? Nie dzwoniła do ciebie? Wolała wyjść z rówieśnikami. Moja córka też została u koleżanki. Siadaj. Mamy aż 2 miesiące, żeby się poznać. Co za zmienność. Masz korkociąg? Przyniosę. Co to? Katalońskie, o smaku świeżych owoców. To tutaj. Super. Podoba ci się? Przytulnie tu. Bar należy do ciebie i Lukasa? Do mojego ojca, a właściwie ojczyma. Kieruję nim razem z Lukasem. I masz zabezpieczoną przyszłość. Jak na pierwszy biznes, to super sprawa, zwłaszcza dla mnie. Luka pracuje tu tylko latem, studiuje anglistykę. Don. Jak nasza buda z frytkami? Będę tu częstym gościem. Cholera. Przedstawisz mnie? Alba Gwen, Gwen Alba. Jego dziewczyna. Często nie pamięta. Ja będę. Napijecie się czegoś? Chętnie. Dawno tego nie słyszałem. Ani ja. Pamiętasz The Pretenders? Nigdy nie lubiłam takiej muzyki. Nie mogę znaleźć. Czego? Tej włoskiej piosenki o śmierci. Wypiła pół kieliszka i jest pijana. Nie. Tak. Ledwo trzymasz się na nogach. To najlepszy moment. Zatańcz ze mną. Nie. Nie.
Uwielbiam ten kawałek. Cześć, Simon. Podobał ci się koncert? Szkoda, że nie grali dłużej. Chcemy lansować zespoły, ale ludzie przychodzą głównie po to, żeby spotkać się ze znajomymi. Jest świetna atmosfera. Cieszę się. Przepraszam, jeśli cię wczoraj przestraszyłem. Jestem podenerwowana i zmęczona. To z powodu różnicy czasu. Zapomnij o tym. Jeśli źle się z nami czujesz, możesz mi powiedzieć. Mówiłam, żebyś o tym zapomniał. Poznajcie Albę. Przyleciała z Argentyny. Czy mąż Justin nie jest zbyt poważny? Musiał być zmęczony. Pracuje w szpitalu? Nie. Ma gabinet w centrum. Kocha swój zawód. Jest idealistą. Uważa, że lekarz spełnia ważną społeczną, a nawet polityczną rolę. Jak architekt. Zaczekaj. Koleżanka chce się spotkać w barze. Pójdziesz ze mną? Nie, dziękuję. Bo chcę pójść po Albę. Ma 16 lat. Może wrócić sama. Nigdy nie wraca sama. Czas, żeby zaczęła. Pierwszy wieczór w Cargo, a twoja kuzynka dobrze sobie radzi. Nie jest moją kuzynką. Łączy was powinowactwo. Możemy porozmawiać? Co on robi? Nie chcę, żeby było gorzej. Nic nie robiłam. Nie chcę się wtrącać w wasze sprawy rodzinne. Odprowadzę cię. Mogę jeszcze zostać. Za pierwszym razem nie można przeginać. Szef baru i przyzwoitka. Podoba ci się? Rozczula mnie. Mówiłam, że się spóźnię. Dlaczego nie zaczekałaś? Nie gniewam się. Zobaczymy się jutro. Dobrze. Słucham. Słyszał pan, że wystawiono mnie do wiatru. Może mi pan postawić drinka? A gdybym powiedział, że czekam na kobietę mojego życia, która za chwilę się zjawi? Poczułabym się upokorzona, ale szybko bym się pozbierała. Na pani szczęście nie znalazłem jeszcze kobiety mojego życia. Czego się pani napije? Wspaniały wieczór. Szkoda, że nie wróciłeś wcześniej. Miałem pilne interwencje, zepsułbym atmosferę. Dlaczego? Nie lubię odgrzewania dawnych przeżyć. Mogłeś porozmawiać z Janem, jest architektem. Nie odniosłem wrażenia, że dużo rozmawialiście. Słuchaliśmy piosenek z lat 90. Dziwnie było je znowu usłyszeć. Jest mój kawałek, szukałam go cały wieczór. Posłuchamy? Jestem wykończony. Mamo! Sam się uspokoi. Widzisz?
To nie jest normalne, że co noc się budzi. Jakbym słyszał siebie. Mówisz, że to moja wina, bo jestem nadopiekuńcza i takie tam. Nie mówię i takie tam, tylko konkretnie. Musimy o nim poważnie porozmawiać. Nie pozwalasz mi podać żadnych argumentów. Powinniśmy przyjąć wspólną strategię. Zjemy jutro lunch u Luigiego? Wspólną strategię? Dobrze, przybij piątkę. Jestem szczęśliwa. Gdybym wiedział, zaplanowałbym lunch wcześniej. Strasznie mi brakowało Jana. Znalazłem się na oficjalnej ceremonii z chomikiem w kieszeni. I co zrobiłeś? Rzuciłem go na ziemię i udawałem, że go nie znam. To tchórzostwo. Przyznaję. Skończyłem. Teraz ty, opowiadaj. Czym się zajmujesz? Jestem dziewczyną do towarzystwa. Żartowałam. Kwiaciarką. Sprzedawcą chomików. Nie zadawać osobistych pytań? O mnie też niczego się nie dowiesz. Co teraz, gdy nie mamy sobie już nic do powiedzenia? Jesteś? Czekałeś na mnie? Chciałem po ciebie iść, ale zrezygnowałem. To dobrze. Jak spędziłaś wieczór? Nieźle. Jutro też idę. Nie za często? Daj mi pożyć. Wiem, że potrzebujesz wolności, ale musisz uważać, żeby zachować równowagę. Mam 17 lat. Równowagę dają mi spotkania ze znajomymi. Powiem inaczej. Przeżyłaś traumatyczne zdarzenie. Nie mów o tym. Muszę. To, co się stało, nie rozpłynie się z dnia na dzień. Trzeba być czujnym. Już to mówiłeś. Nie możemy przesadzać, być zmęczeni, bo to nas osłabia. Chcę zapomnieć, rozumiesz? Dlatego muszę się bawić. Dobry. Musisz już iść. Dzień dobry. Dzień dobry, musisz już iść. Ładnie u ciebie. Chłodno, ale miło. Chętnie porozmawiałabym o wystroju, ale spieszę się do pracy. Pójdę wziąć prysznic, a gdy wrócę, ciebie już nie będzie. Pani się nie przywiązuje. Zgadza się. Ale jeśli chce pani, żebym wyszedł, niech pani to tak zostawi. Wieczorem, kiedy wyświetli się mój numer, proszę pomyśleć o wspaniałych chwilach, jakie razem spędziliśmy. Zgoda? Zobaczymy. Wasze zdrowie i za nasze spotkanie. Wspaniały piknik. Nie będę musiała iść na smętny lunch z kolegami z pracy. Smętny? Prawdopodobnie zostanę wylana przez kretynkę, która będzie kierować radiem. Nie wywali cię, nie słuchaj jej. Wczoraj zostawiła mnie i poszła z koleżanką do baru. Spójrz na tę minę kota, który właśnie zjadł mysz. Nie wróciła do domu sama. Skąd wiesz? Wróciłaś sama? Proszę. To nikogo nie obchodzi. Muszę przywyknąć do francuskich obyczajów. Skoro nalegacie. Przystojny, około 50, seksowny, no, pięknym uśmiechu. Było dobrze. I?
Bardzo dobre bzykanko. Tacy faceci nie istnieją. Istnieją, są na jedną noc. Wyrzuciłaś go? Zawsze tak robi. Nie przywiązuje się. Nie jestem wierna w miłości jak Żużu. Nie mam cudownego męża. Cholera, co się stało? Zapomniałam o lunchu z Simonem. Na razie. Cholera. Za nas. Przepraszam, kompletnie zapomniałam. Miałaś ciekawsze zajęcia. Byłam z Janem i Chloe. Zrobiliśmy sobie piknik na plaży. Najpierw kolację, teraz piknik. Co będzie dalej? Tak długo się nie widzieliśmy. Dlatego mogłaś zapomnieć o mężu? I synu? Mieliśmy rozmawiać o Gaelu. Wiem. Jan wraca i staje się obiektem twoich zainteresowań. To moja wina. Poczułam się beztrosko jak za młodych lat. Długo to jeszcze potrwa? Nie wiem, czy wytrzymam. Myślami jesteś gdzie indziej, a udajesz, że z nami. Jestem z wami. Jak ty się ubrałaś? Tej sukienki nie nosiłaś od 10 lat. I ten kucyk, co z nim nie tak? Próbujesz się odmłodzić. Nie podobam ci się? Dla mnie nie musisz. Wolisz mnie w kapciach i dresie? Tak? Tego nie powiedziałem. Nie rozumiem, co miałeś na myśli. Nieważne. Przepraszam cię. Zamiast lunchu zjedzmy razem kolację. Nie umówiłaś się z Janem i Chloe? Możemy zjeść z nimi. Jesteś strasznie głupia. Żartowałam. Czy wiemy, kto to? Jakaś babka z Paryża. Carcenti czy ktoś inny? A jeśli gorszy? Gorzej być nie może. Nim poznacie osobę, która będzie nowym dyrektorem stacji, chcę powiedzieć dwie rzeczy. Możemy się cieszyć, że Paryż tak szybko podjął decyzję. I cieszymy się z takiego wyboru. Chodzi o osobę związaną ze światem radia, profesjonalną i bardzo sprawiedliwą. Witam wszystkich. Wolałbym obejmować to stanowisko, mając złą reputację. Łatwiej byłoby się jej pozbyć. Poznajcie Marka Rozana. Dzień dobry. Wersja polska na zlecenie telewizji AXN SDI Media Polska. Tekst Iwona Szota. Czytał Jarek Łukomski. Nie zadawać osobistych pytań? O mnie też niczego się nie dowiesz. Co teraz, gdy nie mamy sobie już nic do powiedzenia? Jesteś? Czekałeś na mnie? Chciałem po ciebie iść, ale zrezygnowałem. To dobrze. Jak spędziłaś wieczór? Nieźle. Jutro też idę. Nie za często? Daj mi pożyć. Wiem, że potrzebujesz wolności, ale musisz uważać, żeby zachować równowagę. Mam 17 lat. Równowagę dają mi spotkania ze znajomymi. Powiem inaczej. Przeżyłaś traumatyczne zdarzenie. Nie mów o tym. Muszę. To, co się stało, nie rozpłynie się z dnia na dzień. Trzeba być czujnym. Już to mówiłeś. Nie możemy przesadzać, być zmęczeni, bo to nas osłabia. Chcę zapomnieć, rozumiesz? Dlatego muszę się bawić.
Dzień dobry. To nikogo nie obchodzi. Muszę przywyknąć do francuskich obyczajów. Skoro nalegacie. Przystojny, około 50, seksowny, no, pięknym uśmiechu. Było dobrze. I? Bardzo dobre bzykanko. Tacy faceci nie istnieją. Istnieją, są na jedną noc. Wyrzuciłaś go? Zawsze tak robi. Nie przywiązuje się. Nie jestem wierna w miłości jak Żużu. Nie mam cudownego męża. Cholera, co się stało? Zapomniałam o lunchu z Simonem. Na razie. Cholera. Za nas. Przepraszam, kompletnie zapomniałam. Miałaś ciekawsze zajęcia. Byłam z Janem i Chloe. Zrobiliśmy sobie piknik na plaży. Najpierw kolację, teraz piknik. Co będzie dalej? Tak długo się nie widzieliśmy. Dlatego mogłaś zapomnieć o mężu? I synu? Mieliśmy rozmawiać o Gaelu. Wiem. Jan wraca i staje się obiektem twoich zainteresowań. Kota, który właśnie zjadł mysz. Nie wróciła do domu sama. Skąd wiesz? Wróciłaś sama? Proszę. To nikogo nie obchodzi. Muszę przywyknąć do francuskich obyczajów. Skoro nalegacie. Przystojny, około 50, seksowny, no, pięknym uśmiechu. Było dobrze. I? Bardzo dobre bzykanko. Tacy faceci nie istnieją. Istnieją, są na jedną noc. Wyrzuciłaś go? Zawsze tak robi. Nie przywiązuje się. Nie jestem wierna w miłości jak Żużu. Nie mam cudownego męża. Cholera, co się stało? Zapomniałam o lunchu z Simonem. Na razie. Cholera. Za nas. Przepraszam, kompletnie zapomniałam. Miałaś ciekawsze zajęcia. Byłam z Janem i Chloe. Zrobiliśmy sobie piknik na plaży. Najpierw kolację, teraz piknik. Co będzie dalej? Tak długo się nie widzieliśmy. Dlatego mogłaś zapomnieć o mężu? I synu? Mieliśmy rozmawiać o Gaelu. Pierwszy wieczór w Cargo, a twoja kuzynka dobrze sobie radzi. Nie jest moją kuzynką. Łączy was powinowactwo. Możemy porozmawiać? Co on robi? Nie chcę, żeby było gorzej. Nic nie robiłam. Nie chcę się wtrącać w wasze sprawy rodzinne. Odprowadzę cię. Mogę jeszcze zostać. Za pierwszym razem nie można przeginać. Szef baru i przyzwoitka. Podoba ci się? Rozczula mnie. Mówiłam, że się spóźnię. Dlaczego nie zaczekałaś? Nie gniewam się. Zobaczymy się jutro. Poznajcie Albę. Przyleciała z Argentyny. Czy mąż Justin nie jest zbyt poważny? Musiał być zmęczony. Pracuje w szpitalu? Nie. Ma gabinet w centrum. Kocha swój zawód. Jest idealistą. Uważa, że lekarz spełnia ważną społeczną, a nawet polityczną rolę. Jak architekt.
Attends. Zaczekaj. C'est une copine. Koleżanka chce się spotkać w barze. Pójdziesz ze mną? Nie, dziękuję. Pourquoi? Bo chcę pójść po Albę. Ma 16 lat. Może wrócić sama. Nigdy nie wraca sama. Czas, żeby zaczęła. Pierwszy wieczór w Cargo, a twoja kuzynka dobrze sobie radzi. Nie jest moją kuzynką. Łączy was powinowactwo. Możemy porozmawiać? Co on robi? Nie chce, żeby było gorgo? Gdzie? To bar na plaży, który prowadzę z bratem. Duże białe sofy, wyluzowani klienci. Dziś jest koncert reggae. O której? Przyjęłaś zaproszenie Justine. Mam to gdzieś. Tak naprawdę zaprosiły ciebie. Nas. Jesteś za młoda, żeby spędzać wieczory w Cargo. Możesz być spokojny. Będę na nią uważał. Mam wakacje. Chyba mogę się zabawić. Dobrze, ale zadzwonisz do Justine i powiesz, dlaczego przyjdę sam. Dobrze. Próbuje mnie wychowywać. Co? Nic. Do łóżka, skarbie. Miłej siesty, kochanie. Buziaki. Położyłaś syna w 12 minut. Brawo. A co? Zwykle zabiera ci to 20. To chyba wpływ Jana. Gael był zmęczony. Nie ma to z Janem nic wspólnego. Widzieliście się po południu i jeszcze zaprosiłaś go na kolację. To dla mnie przyjemność. Alba jest urocza. Uważam, że to rozpuszczona panna. Chcę, żeby Jan poznał się z ciebie beztrosko, jak za młodych lat. Długo to jeszcze potrwa? Nie wiem, czy wytrzymam. Myślami jesteś gdzie indziej, a udajesz, że z nami. Jestem z wami. Jak ty się ubrałaś? Tej sukienki nie nosiłaś od 10 lat. I ten kucyk, co z nim nie tak? Próbujesz się odmłodzić. Nie podobam ci się? Dla mnie nie musisz... Wolisz mnie w kapciach i dresie? Tak? Tego nie powiedziałem. Nie rozumiem, co miałeś na myśli. Nieważne. Przepraszam cię. Zamiast lunchu zjedzmy razem kolację. Nie umówiłaś się z Janem i Chloe? Możemy zjeść z nimi. Jesteś strasznie głupia. Żartowałam. Czy wiemy, kto to? Jakaś babka z Paryża. Carcenti czy ktoś inny? A jeśli gorszy? Gorzej być nie może. Nim poznacie osobę, która będzie nowym dyrektorem stacji, chcę powiedzieć dwie rzeczy. Możemy się cieszyć, że Paryż tak szybko podjął decyzję. I cieszymy się z takiego wyboru.